Bełchatów cały czas zadziwia. Pierwsza faza wiosny to gra na zero. Cztery bezbramkowe remisy, które najbardziej zaskoczyły kibiców przy Bułgarskiej i Łazienkowskiej. Kolejne cztery mecze to trzydrogowa jazda. Remis, wygrana z mistrzem, ale i porażki z Koroną i Ruchem. Ostatnia obecna faza to szaleńcza pogoń. Siedem zdobytych bramek, komplet punktów i utrzymanie to już wcale nie jest sfera marzeń. Jedenastka walecznego Bełchatowa do składu powraca m.in. były gracz gdańszczan Rafał Kosznik. No i również Lechia ma zawodników grających kiedyś w drużynie przeciwnika. Buzała to historia sprzed kilku miesięcy. Rasiak zaś w Bełchatowie występował 13 lat temu. Arbitrem Daniel Stefański. No i rozpoczynamy mecz. Raul González, 10. minuta, akcja prawego obrońcy, dobre uderzenie i po raz pierwszy do interwencji zmuszony Buchalik. Odpowiedź na ten strzał z dystansu dał Wiśniewski, Piotr Wiśniewski, 16. minuta. I tak jak w poprzednich spotkaniach, bezbłędnie Emilius Zubas, Bełchatów. Zobaczmy, jak drużyna gości rozwiązuje atak pozycyjny. Aż 17 podań. Fantastycznie budowana ta akcja. Seweryn Michalski. To już jest ostatnia faza tego ataku pozycyjnego. Patryk Rachwał do Gonzaleza. Ten jest po prawej stronie. Ogrywa Janickiego. Bartosiak i 1-0. 24. minuta. Fantastycznie rozegrany atak pozycyjny. Rzadko widzimy na naszych boiskach, by tak budować ten element gry w piłkę nożną. A później w ostatniej fazie znów błąd środkowych obrońców. Tym razem bardziej zawalił Krzysztof Bąk. Młodziutki Bartosiak, wychowanek GKS-u Bełchatów na 1-0. Paweł Buzała miał swoich fanów na trybunach, ale nie na ławce rezerwowych swojego zespołu, bo już w drugiej połowie nie zobaczyliśmy go na boisku. Za Buzałę Duda, za Machaja Frankowski. Na wychowanków w drugiej połowie postawił trener gospodarzy Bogusław Kaczmarek. Adam Duda z reguły daje dobre zmiany. Strzela bramki dla swojego zespołu. Teraz prosta strata w środkowej strefie boiska. Okazja na drugiego gola. Łukasz Madej. Madej rozejrzał się. Po prawej stronie wypatrzył Maka. Mak nie podaje do Gonzalesa. Mak strzela na bramkę i broni Buchalik. To była 58. minuta. Wydawało się, że Bełchatów ma wszystko pod kontrolą, że spokojnie wywiezie z Gdańska 3 punkty, że gra dojrzały futbol, ale swoich okazji szukała również gdańska Lechia. Surma, zobaczmy, co będzie teraz. Sawara za krótko wybija piłkę. Uderzenie z dystansu i Zubas poza linię końcową. A strzelał młodziutki Frankowski. Dobra interwencja Zubasa. Rzut rożny, wybija piłkę Kosznik, Surma. Zobaczmy, Grzegorz Rasiak. 87. minuta. 1-1. Wtedy emocje dopiero sięgały zenitu, bo jedni i drudzy mieli swoje okazje, by zmienić rezultat tego spotkania. Jedyny błąd w tym meczu defensywy GKS-u Bełchatów. Za krótko wybita piłka, później błąd Seweryna Michalskiego, a Grzegorz Rasiak nie marnuje tej doskonałej sytuacji. 87. minuta, 1-1, a później sunęły akcje z jednej i drugiej strony. Zobaczmy, Wacławczyk, podanie do Maka. Doskonała sytuacja, błąd sędziego asystenta. Jego zdaniem na spalonym był atakujący GKS-u, a tak wcale nie było. To mogła być kluczowa akcja tego meczu. Bełchatów dalej w ataku, zagranie w kierunku Madeja. Madej temu odskakuje piłka. Trąca ją jeszcze Jarosław Bieniuk. Nie ma gola. Lechiści. Ricardinho lewą stroną. Może być w ostatniej akcji meczu. 2-1 dla Lechii. Ricardinho do Rasiaka. Rasiak obok bramki. Lechia Bełchatów 1-1. Zostawiono Lechii, nie warto wychodzić przed czasem, tylko czekać do końca, bo nie dość, że strzelamy bramki wyrównujące, to jeszcze są sytuacje, żeby wygrać. Skończyło się pechowo. Ta sytuacja, w której straciliśmy bramkę, też taka, można powiedzieć, przypadkowa. No niestety, nie udało nam się dotrzymać tego wyniku do końca, ale musimy uszanować remis.
W Gdańsku podział punktów. Gościom, choć grają solidny futbol, może zabraknąć czasu, by odrobić straty i uniknąć degradacji.